Komendant Pułku Łazow, obrońcy Mariupola wykonali rozkaz Rosjanie mieli zaproponować zawieszenie broni w Mariupolu. Jest to odpowiedź Pułku Łazow? Obrońcy Mariupola wykonali rozkaz, przekazał w mediach społecznościowych dowódca Pułku Łazow Denis Prokopenko. W celu uratowania życia cały garnizon Mariupola realizuje zatwierdzoną decyzję Naczelnego Dowództwa Wojskowego, dodał, nie ujawniając szczegółów. Wcześniej strona rosyjska miała proponować tymczasowe zawieszenie broni. Reuters podaje z kolei, że z Mariupola wyjechały już pierwsze autobusy z rannymi żołnierzami. Obroncy Mariupola wykonali rozkaz. Mimo wszelkich trudności wypchnęli przeważające siły wroga na 82 dni i pozwolili armii ukraińskiej na przegrupowanie, przeszkolenie personelu i otrzymanie broni z krajów partnerskich, oznajmił w mediach społecznościowych dowódca pułku Azow Denis Prokopenko. W celu ratowania życia cały garnizon Mariupola realizuje zatwierdzoną decyzję naczelnego dowództwa wojskowego i liczy na wsparcie narodu ukraińskiego, dodał. Nieoficjalnie. Zawieszenie broni w Mariupolu dowódca pułku Azov nie poinformował, o jaką decyzję chodzi, jednak z wpisu wynika, że obrońcy Mariupola mogli przychylić się do propozycji Rosji. Kilka godzin wcześniej Reuters podawał, powołując się na Rosyjskie Ministerstwo Obrony, że wojska Putina zaproponowały tymczasowe zawieszenie broni w Mariupolu. Chodziło o zawieszenie broni na czas ewakuacji Zazowstalu wszystkich rannych w walkach żołnierzy. Strona ukraińska nie komentowała, czy propozycja Rosjan jest prawdziwa, czy też jest to jedynie część propagandy. Według medialnych doniesień otwarto korytarz humanitarny, którym ranni ukraińscy żołnierze mają zostać przewiezieni do placówki ochrony zdrowia w Nowoazowsku w obwodzie Donieckim, kontrolowanym obecnie przez separatystyczne władze Donieckiej Republiki Ludowej. Reuters podaje, powołując się na świadka, że przed Azowstalem pojawiły się autobusy, którymi wywożeni są żołnierze. Z miasta miało już wyjechać kilkanaście pojazdów. Sytuacja w Mariupolu jest dramatyczna. W mieście broni się już ostatni bastion, kombinata Azowstal, w którym przebywają żołnierze i cywile. Obrońcy wielokrotnie apelowali o pomoc, wskazując na brak leków i jedzenia. Rosjanie długo nie zgadzali się na ewakuację, dopiero na początku maja przystali na propozycję ewakuacji części cywilów.